Mam nadzieję, że nie wyrwie z butów ludzi. No ile będzie mi losować? Cześć, Hechus. Tak jest. Nowy klan od paru dni posiadam. I zapomniałem znowu. Zapomniałem. Chwila. Przełączam panel sterowania. Dawaj, dawaj, dawaj. Natywna, zastosuj. Masz w tytule streamu, mój klan. Przecież. Exe, myślnik A. Skrót. Dobra, już jest 60 latach. Hej, Karolów, don't starve, aktualnie nie pykam. Pykałem trochę. Ze znajomymi, ale teraz nie mamy na to czasu. Bo tu mamy Don't Starve Together. Cześć, Szymania. Ja nie odszedłem, wyrzucili mnie. Nie byłem wystarczająco aktywny. Znaczy byłem, ale nie robiłem kartoników, tak? Bo porze, w której ja mogłem grać w twierdzę, już nie było twierdzy. Znaczy kartoniki. To tak trochę źle mówię kartoniki, bo to tak ogólnie to nazywam kartonikami, ale akurat w TDS-terach o tyle fajnie było, że nie trzeba robić de facto samych kartoników, a grać bitwy klanowe. Czyli twierdze, drużynówki i tam jeszcze co tam było, ten gry wojenne. No. Ponieważ za to były punkty, za wygraną inne, za przegraną inne naliczanie było i tyle. Więc to nie do końca jest tak, że kartoniki. Żeby była jasność. Aha, do paziu. Jeszcze czego? Tak. Ponieważ albo stream, albo robienie tego i tamtego. Więc wolałem stream. Też no, często, gęsto o 23 już nie ma ludzi do grania tych trybów. Chciałem tego Dickera postrzelić, no ale się nie da. KW-85 nie zaświeci górki. Obecnie jestem w tym klanie. Czy nam się współpraca ułoży? Zobaczymy. Jak na razie mogę powiedzieć, że całkiem przyjemnie ten klan się zapowiada. Jest jeszcze z trochę miejsc, więc zapraszam. Strzelę się? No dawaj, dawaj. Ach, ruszył się. Oż ty. No jeszcze dwa razy spróbuję. A, guzik. Hellcat. Trochę skontowałem, ale Hellcat ma za dużo pana. Zaliczkę. A tam się staczam.
Życie mnie stacza. Nie ma czasu. Nie ma czasu. O, wyciągnę złomka z garażu. Cześć, Paradizer. Cześć, Mietas. Oksik. No, także pogramy gdzieś godzinkę. No, chyba nawet nie całą. Wypadałoby gdzieś zaraz po 12 się zawinąć. A czego to akurat nie jest to szczyt twoich możliwości? Co, miałeś dłuższą przerwę, czy o co chodzi? A co Paradizer? Powiem ci, Paradizer, coś tak z twojej bardziej dziedziny. Ogarniam tego Reapera do tego dźwięku. Pamiętasz pewnie jakiś rok temu na Facebooku, na mojej tej fanpage'u pisałem, że bawię się ścieżkami dźwiękowymi, tak? Oddziela ścieżka do gry, oddziela do czegoś tam. Miałem z tym pewien problem, ponieważ VOD to jest bardzo upierdliwy program i ma silnik dźwiękowy tak napisany, że ni cholery prawie nie szło tego zrutować, przekierować w sensie na inny kanał bez jakichś większych problemów. No i wróciłem do tematów. Troszkę z innej strony podszedłem, ale użyłem tego samego sterownika co wtedy. Tylko właśnie prosto z Reapera, bez oddzielnego urządzenia, oddzielnego programu. I jak na razie jest obiecująco. Jeżeli tylko wywali się sterownik dźwiękowy, to wywala się VOD. To już zauważyłem. Ale poza tym jest dobrze. Tak, nie widzę go, bo jestem ogłuszony. Aha. Uf, jeszcze do mnie strzelił mój. Też Progetto i Arta, jak się przyczepi, tak już nie odpuści. I bardzo dobrze, pojeździłem sobie. Nie. A trzeba, kurde, kampić tym kreslawskim. No dobra. Lube. Dobra, dwie zjebane bitwy, to teraz trzeba się wziąć w garść. Hechus. Ty już nie wyciągniesz tyle. Z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym tysiącem bitew będzie ci o wiele ciężej. A gdzieś półtorej godziny, matko. Ja też nie mam za bardzo chęci na robienie streamów już z WOTA. Planuję właśnie przerzucić się, więc będziecie rzadziej widywać u mnie WOTA. Nie ma trzech moła na Spaghetto Karolu i nie będzie, ponieważ nie posiadam go. Stwierdziłem, że kupię go tylko, jeżeli będę miał za niego zapłacić 10%, czyli 23 zł. Nie udało mi się, nie miałem czasu tego zrobić. Zabrakło mi 10 tych bitew z expem na 8 poziomie, żeby dobić tą zniżkę, więc za 46 zł go nie kupię. Wiem, że to jest wciąż tanio i opłaca się, ale nie zamierzam aż tak bardzo już w WOTA inwestować. Mam dużo premek i patrząc na to, co się dzieje z, właśnie z premkami ogólnie w WOTA, to odechciewam się coraz bardziej w to grać. Życie. Na polski czołg sentymentu pewnie dorzucę 4 dychy, jeżeli się okaże, że tyle będę musiał zapłacić. Nie więcej. Więcej nie dorzucę. Także pożyjemy, zobaczymy. No to jak usnął. Nowy patch, nowa meta, może o to chodzi. Dobra, skrócę chyba tędy.
tego. A? Gdyby nie to, że tutaj jest skowerowany, to ja bym chętnie go porobił. Dobrze, pilot po moim spocie, haha. No i znów się świeci. Teraz już obrócę wieżę na niego. Brawo. Już naciskałem przycisk, więc nie było jak się powstrzymać. Dolny pancerz chyba jednak strzyję. Za nisko celowałem, mój błąd. Prototypów strasznie nienawidzę. Zbuffowali to dobrze. I kurde, co jest z moim pingiem, ja się pytam. Wieża? Łyknie. Jeszcze ISM tam jest i nikt nie świeci tych rejonów. Hey, wake up. Kurde, ruszę się tu któryś. O. Wszystko idzie w wieżę chyba. Co ja wyjadę strzelić, to on będzie do mnie strzelał. A to jest mniej ważne, to trzeba coś z tym pingiem porobić. O. Czy ja mam jakieś... chyba nie gubię klatek, więc... Może po prostu zmienię serwer. No mogłeś to przewidzieć. Ale ja gram podobnie teraz. To jest zmęczenie materiału. Albo inaczej, nie kampisz. Dobra, zobaczę, czy na tym serwerze będę miał też takie problemy z pingiem. Jak tak, no to zbiję trochę bitrate. I zobaczę, co to tam ktoś napisał. O nie. Nie, tylko nie szóstki. Dobra. Tawski. No to teraz. Teraz dobra jagódka. Hey, wake up. Chyba muszę trochę ograniczyć głośność tego. A teraz nic nie będzie. No nie będzie. BF1. BF1 chyba wychodzi z okresu wsparcia, to nie? Jeżeli dobrze kojarzę, to ostatnio czytałem, że teraz wychodzi ostatni patch. I mają nawet chyba wypuścić dla ludzi mapy, które były dostępne tylko w DLC-kach. Paradizer, puścisz los. No właśnie. Także fajny ruch z ich strony, że tak na koniec udostępniają wszystko. Nie ma arty, więc mógłbym teoretycznie tutaj kampić. Nawet jak się zaświecę, to dopóki nie podjadą do mnie na blisko, to będę w miarę kryty. Tak, bo tu chyba na hulldown można grać. No. I to byłoby chyba rozsądne podejście z myśleniem, tak? Jak to właśnie Echus mówisz. Z myśleniem, czyli... nie będę się pchał, rozegra to na spokojnie, bla, bla, bla.
Ale i tak ryzykuję, tak? Bo to jest flanka, która zazwyczaj pada, więc nie gram po to, żeby przetrwać, tylko bardziej, żeby naklepać ile się da. Może jeszcze podjadę tutaj. Zobaczę, co z tego wyjdzie, bo nie grałem jeszcze tak na kampę po tej stronie i nie jestem pewien, czy to w ogóle jest sensowne. Tu widzę, mogę opuścić ładnie działo, tu z kolei już nie. Na tego lighta nie opuszczę z tej pozycji. Dupa. Tak, ma problem z 10 nanometrami. Prawdopodobnie przeskoczy do siódemki. Znaczy, dziesiątkę tego, co było w artykule, to ma na tym plusie, tak, ulepszonym prowadzić. Prawdopodobnie. Tam się coś przewróciło, to poślę pestkę. Jest ich trochę. Niestety. O, to jakiś był przestrzał. Gościa mi mignął. Trzeba się nauczyć tych przestrzałów. To już jest za domkiem. A, mój spot, okej. Okay. O, to jest dobre. To jest jakiś błąd renderowania. Ostatnio się przyglądałem temu, nie patrzcie. O, nie świeci się gość, nie? Tu jest jeszcze tekstura. Dobra, jaja. Zaświecę się chyba. Od tego typa. Odbija. Coś tam mogę go leciutko. Ciężko z go trafić. No i co? Tu jest Black Prince. Tak już przegraliśmy. Przestraszyłem typa. A jest, udało się go wyciągnąć. O, Leopard mógłby go zdjąć na strzała już. O, właśnie. LC90. Taranujący. Nie no, strzelę mu jeszcze raz. Ej, dobra, zabiję go. Albo i nie zabiję. On skował go tylko. A typ jest już przeładowany pewnie. No. To się przeładował do garażu. Tak, będzie robione w innej technologii. Tam czytałem o tym, że chyba jakieś wypalanie czy coś. Albo po prostu tylko zmyślam. Mógłbyś wybuchnąć. Ten oni dalej tam stoi. Och, tak. Nic mu nie zrobię.
Musi wyjechać. O, właśnie. Czyli prawdopodobnie on mnie usnajpi, bo będę bokiem do niego, próbując kogoś innego postrzelić. I... odłamkowe. O, ten krzaczek mi blokuje widoczność na te 44. No, 2700 jest. Jest. Aha, taka rzecz, Hechus. Łon, to śmieszne. Jest granica w rozmiarze tranzystora. Jakaś tam jest. Kiedy grałem LFC? Jeszcze żona do mnie pisze, kiedy idę spać, chyba, tak? Ej. Rave Prism, ten nowy, widziałem go. Tego boksa do nowych Ryzenów. Dobra, na razie chaos chyba jest w bitwie. Dobra, to lecę. Luwę zbity. O, te dwa jeszcze. To powtórzę może tym, znaczy powtórzę. Chyba wstanę, wiecie co? Już osiedziałem się dzisiaj. O, ale łaskawe wczytanie. Jak tam Paradiser? Słyszysz jakąś różnicę w głosie, w dźwięku streamu, czy dla ciebie wszystko mydło i powidło to samo? Muszę popracować nad tymi kablami. Się zaczep trzeba przywiercić do biurka. Dobra, może być. Dawaj artę. Nie chce mi się artą grać na randomach. Nie, Paradiser, to nie jest tak. Prawdopodobnie. Najprawdopodobniej to jest tak, że jak oddajesz procesor na gwarancję, to musisz to zrobić tak, jak musisz to zrobić z Intelem, czyli pudełeczko, cooler i procesor. Dobra. Tam lekkie pojechały, to przycisnę tutaj raczej bez uszkodzeń. Jakiej specjalnej różnicy nie słyszysz. No i w sumie o to chodziło. Żeby za bardzo nie pozmieniać tego, a jednak w końcu to zrobić jak należy. Profesjonalnie. No i mam ten, wiesz, wirtualny mikser. Dobra, zjadę. I każdą ścieżkę oddzielnie. No i bardzo się cieszę z tego, że WOTA udało mi się na oddzielną ścieżkę wypchnąć. Bez problemów większych. Tylko jedynie, jeżeli zamknę ten interfejs audio, to zamyka się WOT. Ale tu pusto jakoś. Tam jeszcze ze trzy czołgi powinny dojechać za chwilę. KW2 i z 3.
broda się wychyliła i zrobiła aku, ała, akuku, bolało. Przedzieć to. I... dupa. O, jeszcze on się na mnie wychyli. Dupa. Idź mi z tym. A, zaczepił mnie. Trochę tam obrywają, ale to nie jest po moim spocie. Wyciągam ich pod tego ojka i coś tam jeszcze. Mix w tej chwili tam patrzy. No, chodź. On strzelił. No. Masz to. Psz. No niestety, muszę czekać, aż on strzeli. Jak się cofnę na Progetto, to tenis pewnie mi wjedzie. No ładnie, klep go. Że jestem trochę zajęty, czaty, wybaczcie. A jednak Progetto wjeżdża. A co to za takie rzucanie człowiekiem? Hey, wake up! Jejku, nie mogę czytać teraz spółków. Po bitwie. Teraz się odbija. Aha. No i z trzeciej teraz. Och, ta fałka jeszcze tam jest. No dobra, zabije mnie. A, strzela w ciemno. Siot tym KW2. Bez kąski. Potem E25. I KW2 przejechał. I z trzeci przejechał. Jeszcze może fraga zrobię? Nie. Po bitwie. Co zjechało, żeby mnie zabić? O, T29 na stoku. Ale szybko strzela na tym stokowym działku. 76. No właśnie, nie ma za co. Czyli pewnie kanał mi zrobiłeś. Zmień nazwę. Ich. A na razie będzie po prostu zmień nazwę. Później sobie przeklikam. Dzięki jeszcze raz. Pewnie jesteś po podsłuchu. Czasem coś strzela. No to jeszcze zwiększę trochę bufor później. Bo to jest taki myk. Że jak jest za niski bufor, no to wtedy więcej trzeba obciążyć procesor, żeby wyrobiło się z obróbką dźwięku. No i może się nie wyrabia. A może telefon przy przewodach już zabieram. Był 30 cm od przewodów. Teraz jest po drugiej stronie, a nie można wysłać. Kurde. ZW. Na moment.
No dobra, jestem. Ach, jeszcze. Okej, okay, teraz mikrofon w swoim miejscu. Widzę, Arta miała używanie. No cóż, trudno. Cześć, Alfredzie. 500 plus hechus. No. Jakiś damage po spocie miałem, okej. Okay. A, dobrze, chodź. Może tym? Hej, hej, Alfred, hej. Chyba zdążyłem odpowiedzieć. Co tam się dzieje? Echo, z czego chcesz? widzę to, że mnie lubisz. WOT w 4K mi idzie, ale nie mam monitora do tego. Żeby korzystać z tej cudownej technologii. Nie można liczyć. Małe szanse, że będę miał czas w normalnych godzinach na stream. Tylko godziny wieczorne. Dyszki. Ale po co? Robiłem już ten downscaling i... Fajnie to wyglądało, owszem, ale jak gram solo, to dwie rzeczy, które mnie wkurzają w takim downscalingu. Po pierwsze, gram solo bez streamu, to ja przełączam się zazwyczaj na 100-120 klatek, bo wyciągam tyle w wocie. Po drugie, Windows bardzo dziwnie się zachowuje przy skalowaniu. Okna programów wyglądają przedziwnie. OBS potrafi mieć na przykład wielkie przyciski i mały tekst. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest gra nie warta świeczki dla mnie. Dobra. On mnie jeszcze raz zaświeci, bo jak mnie zaświeci jeszcze raz, to pewnie Arto sypnie. A się nastąpa. Ty brzydo. I nikt do niego nie strzelił, nie? To daleko cofnąłem. Zmniejszyli ten prześwit, ale jednak... Ej, myśliłem się na tym. Niedziela pewnie też, nie? Cześć, HKB. O! Long time no see, jak to mówią, tak? Pamiętam twój nick. Ale kiedy cię tu widziałem, to już nie pamiętam. Okej, to jest 30. Jak założy hity, to będzie się przebijał. Jak nie założy hitów... Ach, to Progetto będzie się przebijał. No. Nie miałem w ogóle ubezpieczenia. Z tej strony. Jak zawsze tu stoi jeden, dwa czołgi. Albo tu, albo zazwyczaj tu. I tu. Teraz nikt. Ech. Vivek przestał działać. Aha, ha. Streamuję praktycznie dziennie. Codziennie. Ale nie streamuję w godzinach dziennych. To na pewno o to ci chodziło. No, niestety, życie. Dobra, otworzę okno. Czy tu się gorąco robi od tego kompa?
Mnie bardziej właśnie tak jak Hekus napisał, te progetto wkurzają, wylewają się, kurczę, bez szacunku. Chyba widziałem tego mema, ale nie pamiętam. Na twojego biednego patriota. RIP. Alfred... nie. A, u mnie działa. No tak. Jeżeli Alfred mówisz o sytuacji w WOT-cie, to wróci... wróci jak będzie stagnacja w premkach. Czyli jakieś 3-4 tygodnie po tym, jak wejdzie polskie drzewko, czy tam ta polska premka. Bo ona ma wejść niedługo chyba po tym progetto, jeżeli dobrze rozumiałem zapowiedzi. O, bardzo ładnie Chaos sobie radził. I zdążył. Arta zrobiła swoje, ale zdążył zabić Tychę. Brawo on. No, także pod się unormuje prędzej czy później. Jak ludzie się znudzą. Niego zawsze działa. Bo on nie pcha rąk tam, gdzie nie trzeba. O, okej. Dobra, jeszcze raz pojadę tym śmieciem. A toś mnie pocieszył. No, co to pocieszać? No zawsze tak było. Jak wprowadzili nowy czołg, to było hurdur, muszę tym pojechać, przetopić złoto, żeby tym pojechać. I tak dalej, albo kupić. Ja się nie rzuciłem na progetto, no nie zrobiłem swojego planu dobicia do przynajmniej 90% zniżki, no i nie będę go kupował za 80% zniżki. I po ciszej, 5 po północy. Dobrej nocy, Hechus, dzięki za odwiedziny. A w niedzielę też pewnie nie będę miał czasu, ale jest większa szansa niż w sobotę, że może coś po południu. Oddaj mi tą zniżkę, ha, żeby to się tak dało. Sprawdzałem, przyznaję, sprawdzałem, czy mogę kupić to komuś i nie. Nie mogę. Dobra, pojadę w lewo. No, działa, nie ruszaj. Tak, złota zasada. Poleciały pociski z Katiuszy. Bo jak dotkniesz taką rzecz, to sobie tylko dorobisz problemu. Niestety. Tak to jest w informatyce. No, Hechus. Hechus, Hechus. Powiedziałem przed chwilą, nie mogę kupić tą zniżką. Niestety. A zniżka jest tylko do 2 maja, więc mam mało czasu na zmianę decyzji, ale raczej nie zmienię. Nie zależy mi na postępie w WOT-cie, tak jak kiedyś. Za mało gram. Mam za mało czasu na granie, żeby jakoś tak inwestować jeszcze w tą grę. Jest prabitie. Uuu, mi się popsuł. Stój, 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 stój. To nic, że nie prabite. Ważne, że go reszta popluła. Dosłownie. O. Pancerz na razie trzyma. Zaś podjadę do przodu. Jak mnie puszczą. Teraz przyjmę pewnie parę strzałów. O, luwa. Jest, udało się skontrolować luwa. A zostaje o taką.
Luwę na cooldownie, ale ten gwizdek. Dobra, zmieniam kąt na tą stronę. Ej, dużo ich tam. Więcej niż się spodziewałem, że będzie. Nie, 5 zł. 5 euro. Trzeba być w końcu oryginalnym. O matko. Nie mogę jako prezent kupić, to przecież powiedziałem. W trzeci raz już mówię, nie mogę. Sprawdziłem. Dostaję tylko komunikat, że to jest tylko dla mnie. Tam jest biłgąska. Ech, nie przeczytam już. Ale muszę podjechać bardziej z tej strony. No, mały, zjeżdżaj. Pum. Jakie ty, gdzie mnie tu haltujesz? Ja tu jadę mordować. Sio. Dlatego te... O, właśnie. Tego pana chcę kończyć, a nie napoczynać te 32. Może się podpalisz? Może nie. No. Tak powinno być z Paradiserem. O, lorka pluje. Dobra, ja udaję, że patrzę na te 32. Niespodzianka. No na pewno sprawdzę, czy się na niego patrzę. Tak trzeba właśnie robić. W końcu jakaś wygrana. Można zamienić na kredyty, Alfred. Jedno złoto to jest 400 kredytów. O właśnie, Hechus też napisał to potem. Ej, Norbinio. Także, Alfred, kup sobie jakiś czołg premium za to złoto. Jeżeli masz go tam parę tysięcy. Albo po prostu trzymaj, no. Nie opłaca się kupować kredytów za złoto. Ani... Znaczy, no to już wedle uznania, ale przetapianie wolnego doświadczenia to też, jak dla mnie, średni interes, ale masz kasę i nie zależy ci na tym złocie, to w końcu twoja gra, tak? Twoje konto. Dobra, ile odbiłem? 4 koła. Spoko. No to jeszcze. Nie, luwę... O, tego wyciągnę grata. Luwę mam zbitego. No, luwę jest jeden z najlepszych premek teraz. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, to jest najlepsza premka chyba. Dostępna za złoto. Już nie mówię o na przykład Defenderze i innych tego typu śmieciach. Śmieć akurat w znaczeniu, że jest strasznie denerwujący. O, tytanowy Janusz 92. Czy to ten tytanowy Janusz z Domina? Czy to inny Janusz? Polska premka dostała nerfan? To wiem akurat. No pojadę w prawo. Ale nie pojadę tam do przodu daleko, tylko no, grać na wieżę. I będzie drugiego defendera. No pff. Chociaż mogliby zrobić. Polacy im tak tą grę napędzają na Europie, że... A, gdzie przebić M4? To dziewiątkę? Czy co? A nie, dziesiątkę. Szczerze mówiąc, tak rzadko ją spotykam, że nie pamiętam. Albo no niestety ta dolna płyta na samym dole, albo garnek dowódcy, który jest dość ciężki do trafienia.
Ładuj złoto i zobacz, czy wtedy coś możesz przebić. Ale szarańcza. Będzie mieć lekko po tej stronie. No garnek, ale jak on zrobi to, co ja teraz, czyli podjedzie i opuści działo, no to garnka nie widzisz. Ach, to jest V4 i... O, o, o! RNG. Przebiłem go bez problemu, gdy tak obrócił się. To ja się wracam. Ech, nie będę tam jechał na V4. Tobie też odradzam. Nie jesteśmy czołgami, które powinny walczyć z V4. No, czyli wtedy na dojeździe stracił całe HP. Dwa strzały od V4. Prawdopodobnie. O. No i dobra, jeden mniej. A w dodatku magazynek, to jestem szczęśliwy. Cofam się, żeby nie być wyspotowanym przez nich. W razie obserwuję, czy coś tu jeszcze mogę dziabnąć. Nie, no to... Ci goście już wyjeżdżają. O, za wcześnie spot. Uff. Bóg wieży. Ale to ma twardą wieżę z boku. Och, i ten EFO. Blech. Nie zaświecę obiekta? Chyba nie. Niestety... 7-5 dostaje pęcki. Progetto go chyba na gąsy tak trzyma. Jak ja tu wjadę, to dostanę w bok. A i nie jestem w stanie opuścić działania, niestety. Mogę wyjeżdżać tędy, tak? Ale cofnięcie się, wjechanie tutaj... No i tak już by go zabił i tak. Seta przestała chyba większość bitwy tutaj, potem pojechała mocować się z tym i nic nie zrobiła. A szkoda, przydałaby się tutaj do odparcia ataku. Gwintowana lufa mnie zabiła. Nie. Yeah. Gwintowane chyba były gorsze. Mniej celne na dużym dystansie. Jeżeli dobrze pamiętam. Esto 0. Batcha 25. 0. A gdzie jest trzecia dycha? Tutaj. 478. Dwa strzały. Teraz trzeba... I on nie ma fraga, czyli strzelał z HEK-a. Trochę zwątpiłem. Troszkę zwątpiłem. A to teraz już tylko dziewiątki. Wpychać? Czy w lewo? Chyba przepychać. I
Idealnie byłoby przepchnąć się tutaj. Przepchnąć, przedostać. Wtedy mógłbym grać na wieżę. Nieco bardziej niż na tym zaułku, gdzie tak naprawdę na zakładkę trzeba wyjeżdżać. Bo nie ma mowy, żebym się przedostał na górę. Nie, nie. No dobra, spróbujmy tu przejechać. Wyszło zacnie. O, ale że go nie przebiłem. Znaczy nie trafiłem nawet. No, chowaj się, chowaj. O, jaki fantasta. Co on myślał sobie? Tak on sobie pacnie? No, super pierwszy, chodź, chodź. O. Issue. Milimetr. Teraz pewnie Hayek przyleci od tego pana. Mogę albo Hayekami masować mu tutaj boczek, albo próbować się wstrzelić w dowódcę. O! Okej. Okay. Zrezygnował. Dobra, podjeżdżam dalej. Dostanę od tego ISO. Ale powinienem go zaświecić po strzale tym razem. Nie obracam wieży. Nie, nie. Dobra, ten. Ja nie mogę. STRV go męczy. I dobrze. No ja pilnuję tej te dziesiątki. Mhm. Mam nadzieję, że ktoś przypilnuje Super Persa. A, chaos już jest ledwo żywy. Chyba dostał od ISO. Chaos, weź tego u góry. Okej. Okay. Ja za wolno to się obraca wieżą. Wyszysz ty. Jest ding. Dobra, staram się tutaj podjechać. Tu chyba będę miał bardziej kryty. A ISO. No tak, ruszyłem się to. A i obiekt CS4, no. No cóż, brakuje mi tej widoczności, tej zasięgu wykrywania. Zdjąłem coś z T-34 i... A właśnie, zdjąłem optykę. I mi tego brakuje, kurde. W takich sytuacjach, jak strzela do mnie Tedek, to ja zazwyczaj jestem w stanie go zaświecić, jak mam te 460-70 metrów widzenia. Bo on stoi gdzieś tam właśnie na granicy zasięgu widzenia i... Brakuje dosłownie kilku metrów. Tym bym może jeszcze się kajtnął. I będę kończył. Ewentualnie jeszcze Super Persem po tej bitwie. Hej, Cookie. Pojadę tę bitwę i jeżeli nie będzie trwała 10 minut, to pojadę jeszcze Super Persem. Tak, wiem, że tak wychodzę co chwilę z kamery, ale już nie mogę ustać w miejscu, muszę sobie spacerować. Także sorki za to tańczenie w kamerze.
Jak tam na twierdzy poszło? Dużo wygraliście? I'm really bad. Się nie przyznawaj do tego. Udawaj, że jesteś prosem. No właśnie, gdzie ja jadę? Ej, dobra. Mimo, że to jest całkiem fajny czołg, mam takie wyskakiwanie na górce, to ja jakoś nie czuję za bardzo ochoty, żeby tam jechać. Może zostanę tutaj. Tak, podstaty pogram jak camper totalny. Oj, jeszcze troszkę. Już nie widzę, znaczy już nie daje mi ochrony ten krzaczek, bo wyjechałem. Ale cokolwiek. Jej, pixel shot. Jeszcze obiekt właśnie. Obiekt 257 będzie w zasięgu. Nie, pojechał jakoś niżej trochę. No to jeden słowem tutaj będzie ciężko. Próbuję jakoś maksymalnie na dystans ją ustawić. Jeszcze tego nie robiłem. Aha, czyli całkiem dobra pozycja. Oczywiście jak wpuszczą ich. Dopiero. Tu nie na dole. Okej. Okay. Zerknę na nią. Tytunia i Samoa. Pytanie, czy ubezpiecza ich T30, czy jest po drugiej stronie? Nie chciałem dostać pestki. Silnik. Bez uszkodzeń niestety. Wytycznych. GF tam ciśnie. No, ja jestem w o wiele lepszej sytuacji od nich. Ale ta setka ewidentnie chce mnie zabić. Och, TVP. Obróciłby się ktoś. O, fajnie, ktoś się obrócił. Ach, chciałem tu tylną gąskę. I franco. Patrzcie, zabiłbym go. Trzeba było się nie bać i iść po pewny damage. Ale błąd. Chciałem go dziabnąć w to tylne kółko, postawić na gąsce. Może zapalić. Się zdarza. Rzadko, ale się zdarza. No i przeliczyłem się. O. No patrzcie, jak go przebił. Chyba ze złota. W takie miejsce? Dajesz go. Teraz ładnie na gąsce stoi, aby trzymać. Najwyżej złotem popraw. Tam trzeba po lewej stronie tego kółeczka bardzo przycelować, żeby trzymać na gąsce i poprawiać, znaczy dodawać obrażenia. Te kółki już poszedłeś, że nie odpisujesz. O, proszę, jeszcze pełny zbiorniczek. Chaos, jeżeli nie zależy ci na kasie za bardzo w wocie, nie tylko jeżeli ci nie zależy, to możesz też te 32 grać dla zabawy na mniejszym dziale, ale potrzebujesz wtedy znaczną ilość złota, żeby skompensować to, że schodzisz z penetracji podstawowej.
Bo na złocie, jeżeli dobrze pamiętam, to tamto działko o wiele lepiej się sprawuje niż topowe działo. Chyba, że coś tam mieszali. Ale z tego, co pamiętam z taktyk klanowych parę lat temu, to wszystkie dwójki na 8 tierze były brane właśnie na mniejszym dziale. Sprawowały się lepiej. Za górką. Nie wyjedzie już. To było tyle. No i pojedziemy chyba Super Person. Ostatnią bitwę. No, czy nie? Jest już pół do... Gąska zerwałem, bo... O! A i to chyba ten goleś mi potem oddał strzała za 300. Było więcej TVP-ków? Nie, nie było. On dostał pestkę, się obraził. Potem na mnie przymierzył. Cofnął się. Zobaczył, ile czołgów mu wyjechało naprzeciw. A to bestia. Pytanie, Chaos, masz jeszcze tą jagodę, czy już nie? Opuściłeś. Jak masz, to sam raz dla Super Persa, jak nie, to słabo. Pojadę jakimś lekkim czołgiem. Czy jakimś, no WZ-u. A szluwa, no to nie. No to nie, niestety. A jednak masz jagodę, no to super. Nie, Norbinio. Ja na stojąco w tej chwili gram. Podskakuję trochę, tak? Dlatego tak łażę, no bo już jak się siedzi w robocie, to trzeba to jakoś skompensować, tak? Jak pracuję zdalnie, to też jak mam ochotę, to blat w górę i na stojąco pracuję. Bo powiem ci, jakbym tego nie miał, to już bym miał bardzo duże problemy z kolanami. I tak mam problemy, ale nie jest jeszcze źle. No, także to jest ostatnia bitewka. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy. Nie do tego bunkra chyba. No, Grafan Ultra teraz daje radę. Dobra, trochę źle pojechałem. Trzeba do tych domków się dostać. No, bo tutaj zaś się zatrzymam. A ty 8 godzin stoisz w pracy, więc dla odmiany ty jak najbardziej chcesz sobie usiąść po robocie. No, niezrozumiałe. Przeszkadzają mi te pudła. Czy pudła? Snopki siana. Łomy. Ach, nie to, to. Dużo ich. No, Chaos, tam będziesz miał cieplutko. Och, zaświecił. Ale z mojego światła też mu się trochę wyrwało. O. Dobrze. W
widzę to T-44, tylko wieżę niestety. Nadgarstki kręgosłup w porządku. Znaczy z kręgosłup o tyle, o ile w porządku. Ja mam wadę wrodzoną. Mam uszczerbek jednego kręgu. Znaczy nie kręgu, tylko tej przestrzeni międzykręgowej. Tak. Że ja muszę prowadzić ostrożny tryb życia, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów. Bo mógłbym skończyć na wózku. Ale jak się jest ostrożny, to wszystko jest w porządku. Dobra, wychylę trochę w ten sposób. Może coś zaświeci. Nie. Och, pięknie. Dobrze. A kolana też wysiadają, jak najbardziej. Zastanawiam się, kurczę, czy próbować cofnąć, wyjechać. O, okej. Okay. Skąd to przyleciało? Za małe na Skorpiona, to musiało być STRV. No, podjeżdżam bliżej. O, jest jakieś światło. Pytanie, co mnie świeci? STRV S1, którego nie widzę. Papier przynajmniej się odbił. Nie jestem w stanie pomóc, niestety. Och. Czy lightweight? No. To jest przeromana pozycja, niepotrzebnie tu wjeżdżałem, bo tu jest się właśnie ostrzeliwałem z trzech stron. I dałem właśnie, popełniłem ten błąd wjeżdżając tutaj. A chciałem założyć spota. Zaświecić coś, co prawdopodobnie stoi tutaj już, ale jednak stoi dalej tam, na granicy zasięgu rysowania i pompuje do chaosa. No i właśnie ten lightweight głęboko schowany ma tutaj przestrzał. Także dziękuję wszystkim za przyjęcie i dobrej nocy. Dobrej nocy życzę. Czego kolana wysiadają? Mało ruchu. Proste, mało ruchu i zaczynają mnie boleć. Jak rozprostuję, to od razu jest ulga. No i tak to wygląda. Jak chodzę więcej, przysiady, coś w tym stylu, no to jest spoko. Mało ruchu mam. Typowy informatyk. No, trzymaj się, trzymaj. Spacer z dzieckiem, no już niedługo. Na razie nie ma czasu. Znaczy, jak wracam, to dziecko już jest po spacerze w wózku. Dobra. Państwo, gadania. Trzeba kończyć. Hej.